Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, podczas debaty w studiu Polsat News gwałtownie zareagował na słowa członka koalicji rządzącej Adama Szejnfelda, który nie widział niczego złego w tym, co pokazali organizatorzy igrzysk podczas ich otwarcia. Zachęcamy do polubienia, subskrypcji, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i podania dalej. Dla ciebie to pikuś, a dla nas ogromna pomoc. To co mieli na myśli pana zdaniem? To chęć przekazu jakiegoś. To jest kwestia jakby analizy artystycznej tego, ale no, padłbym chyba trupem, jakbym się dowiedział, że genezą tej inscenizacji było wykpienie chrześcijaństwa. To jest niemożliwe. Elon Musk w takim razie. Skrajny brak szacunku wobec chrześcijan. Tak w ten sposób to skomentował. Pan Dobromir Sośnierz. No to jeśli brać na poważnie wątpliwości pana senatora, no to widocznie mamy do czynienia z idiotami, którzy nie przewidzieli skutków swoich działań, no bo skoro tak jednomyślne oburzenie po stronie osób wierzących z różnych strzępi świata, nie tylko z Polski, jak pan się zdarzył sugerować, bo tutaj no, nawet nie wierzących, no bo Elon Musk chyba nie jest żadnym ortodoksem katolickim, więc ja nie posądzam ich o głupotę, raczej że rzeczywiście było to szyderstwo, nie sądzę, że ludzie byli tak głupi, że nie spodziewali się, że jak poprzemierają jakichś klaunów tam posadzą na miejscu Chrystusa, to nikt się o to nie oburzy. No, jakby pańskie zdjęcie rodzinne ktoś tak przerobił, to myślę, że i na miejscu pana matki siedziałaby jakaś zira, lafirynda po prostu. To nie wiem, czy pan byłby zadowolony z tego powodu.